Wioleta Kotwicka to artystka, malarka współpracująca z pracownią plastyczną w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Jak przyznaje pani Wioleta, od zawsze czuła w sobie potrzebę malowania. Niestety, gdy nie dostała się na studia malarskie, na wiele lat zrezygnowała ze swojej pasji. Podejmowała różne działania związane z rysowaniem kreskówek czy charakteryzacją aktorów, a jednak to nie było to samo. Dopiero przyjście do pracowni plastycznej na nowo rozbudziło w jej skrywaną przez wiele lat potrzebę malowania obrazów. Któregoś dnia postanowiłam, dobra, muszę się ruszyć i muszę tutaj przyjść, muszę po prostu. No przyszłam. W tym dniu tak się wciągnęłam, że wykonałam dwie prace bardzo szybko. W ogóle byłam w transie, ja nie wiedziałam w ogóle, co się ze mną dzieje, bo to był taki powrót do tego, co gdzieś tam we mnie tkwiło. No i od tej pory nie mogę przestać. Właściwie jest to półtora roku, a te półtora roku codziennie coś się ze mną dzieje. Jakby te wszystkie lata, które gdzieś to, co było, dusiłam, no to teraz tak mi właśnie wychodzi, że no mogę powiedzieć, że jest to naprawdę moja pasja. Ja nigdzie się zbytnio nie szkoliłam w tym kierunku, no to teraz tutaj pod okiem pani Agaty Szmigiel w pracowni staram się nauczyć widzieć, więc jakby tematy są podrzucane, a robimy teraz to, teraz tamto i to tak wygląda, że sama się sprawdzam, bo ja tak naprawdę nie wiem, ja te lata, w których powinnam się rozwijać, ja tego nie robiłam, bo mi się wydawało, że ja tego nie potrafię. Dopiero teraz odkryłam, że jednak potrafię, no i muszę nadgonić, więc dlatego mam przeróżne tematy. Tematy teraz wychodzą tak naprawdę jakby w praniu, bo jest taki zamysł, w któregoś dnia zachciało mi się namalować ptaka, czaplę, taką złotawą. Okazało się, że ktoś napisał wiersze o ptakach i tak się złożyło, że być może nam wyjdzie wspólny projekt. Do tych wierszy może ilustracje tych moich ptaków wyjdą, może powstanie z tego jakaś książka i jakby to było, to wychodzi. O tyle mi się to podoba, że te tematy, to wszystko jest dla mnie takie nowe i świeże, ale dzięki temu ja też zdobywam dodatkową wiedzę, bo oglądając te ptaki, sprawdzając, jak one wyglądają, co one robią, jak się zachowują w środowisku, jak się nazywają, jak wyglądają, ja zdobywam wiedzę o ptakach i myślę, że jak już wymaluję je wszystkie, te, które mam w założeniu, że chcę je wymalować i będzie taka potrzeba do wymalowania ich, no to będę też posiadać wiedzę na temat ptaków. Także to, no to jest o tyle fajne, że pogłębiam swoją wiedzę, swoje umiejętności, a to jakoś przychodzi. Jak jest jakiś tam, jak mam jakiś zamysł, to najpierw o tym dużo myślę. Oglądam, sprawdzam, przyglądam, czytam. Tak jak było o ptakach, trochę musiałam o nich poczytać, musiałam zobaczyć, kim taki ptak jest, gdzie on tam przebywa. I jak już się tak naoglądałam, namyślałam, to w którymś momencie miałam coś takiego, że bach, teraz go namaluję. I to jest, i wtedy najlepiej mi wychodzi, jeżeli jest taki impuls, ale najpierw muszę dużo się o tym dowiedzieć, dużo posprawdzać,
poprzyglądać się, jak rysowałam takie, malowałam takie tancerki, no to musiałam dużo filmów o tancerkach obejrzeć, żeby poczuć to coś i potem uchwycić ten właśnie fragment, który mnie interesował. No myślę, że dobrze mi wychodzi też glina. Też nie miałam pojęcia. To było dla mnie zaskoczenie, że ja potrafię coś takiego zrobić, bo tak naprawdę ciężko mi jest zlepić pierogi. A okazało się, że glinę potrafię jakieś formy takie zrobić i to no też nie miałam pojęcia o tym, że coś takiego we mnie jest. To jest chyba najbardziej fascynujące w tym wszystkim, że mimo tego, że ma się wiek, właściwie w każdym wieku można coś w sobie takiego odkryć, co ja nawet nie wiedziałam, że to jest. I to jest niesamowite, dlatego tak każdemu bym polecała próbowanie różnych rzeczy, bo może się okazać, że w czymś tam się właśnie jest może nawet i mistrzem, tylko że jeśli się nie spróbuje, to się nie będzie tego wiedzieć. Ja w życiu bym nie pomyślała, że będę dobra w lepieniu w glinie. W życiu nie pomyślałam, że będę robić portrety, że ludzie będą do mnie przychodzić i będą mi mówić, weź zobacz, może uda ci się coś zrobić w ołówku. Gdzie w ołówku? Ja ołówka nie lubię. Ołówek nie. Po czym okazuje się, że no nie, no, okej. To nie to, że no, czegoś tam się nie lubi, bo się nie spróbowało, nie zna. A jak się pozna, okazuje się, że może być tak, że to jest też to. Także polecam każdemu, żeby jak najwięcej sprawdzać, nie bać się takich rzeczy, nie mówić z góry, że nie, absolutnie tego się nie potrafi, to nie dla mnie, bo ja też tak myślałam, że to nie jest dla mnie. Ja całe życie myślałam, że jak mi raz powiedzieli, że no wie pani, te rysunki to takie trochę za malutkie, myślałam, no to albo się nie nadaje, albo no jak mnie nie chcą, no to znaczy, że się nie nadaje, a to wcale tak nie było. To chodziło o to, że zabrakło mi tej chęci jeszcze raz spróbowania. Jak za małe, to trzeba było zrobić na większym, no ale to potem wiadomo, to nie zawsze się toczy życie tak, jakby człowiek chciał, ale okazuje się, że jeżeli coś jest w człowieku, to fajnie, że się znalazła taka szansa, że można to odkryć. Na tym etapie chyba najbardziej mi farby olejne odpowiadają. I takie kładzenie ich bardzo grubo, tak, no to jest tak fajna zabawa. I zapach tych farb, i konsystencja, i to, że potem jestem ubrudzona w ogóle i się czuję jak taki prawdziwy malarz, który jest utytułany. Trzeba to zmywać, te zapachy nawet terpentyny, mycie tych pędzli, to wszystko jest po prostu magia. O, tu ktoś podpowiada, że to jest Ela, moja kochana Ela podpowiada, że to jest magia, naprawdę magia. Jest to strasznie przyjemne. No. Przede mną jest tyle rzeczy nieodkrytych. Jakby no, wydawałoby się, że o, to co można już robić w tym wieku, no. A ja odkrywam, a ja się tym teraz cieszę, a dla mnie to teraz jest taka przyjemność. Więc może właśnie tak miało być. Może tak właśnie miało być. No poza tym już chciałabym wspomnieć, że znalazłam sobie bardzo fajne grono znajomych, przyjaciół, że to jest to, co my teraz tworzymy, jest to fajna grupa.
I chyba to też daje taką siłę. To jest sposób też na spędzenie wolnego czasu, sposób na życie, że nie tylko ja sama, ale my wspólnie tutaj dużo rzeczy robimy i pomagamy sobie nawzajem. I to jest też chyba to coś. Każdy, kto czuje w sobie potrzebę do malowania, rysowania, rzeźbienia, czuje, że ma w sobie uwięzioną duszę artysty, której nie ma gdzie uwolnić, może odwiedzić pracownię plastyczną w MDK w Zgorzelcu. Pani Wioleta dała upust swojej pasji, skrywanej przez wiele lat, co daje jej ogromne szczęście. To dowodzi, że warto być pasjonatem.